Ostatnio na Facebooku TV Gry zadaliśmy Wam pytanie, co Was wkurza w dzisiejszych grach. Dzisiaj zebraliśmy Wasze komentarze, posegregowaliśmy je w kilka najbardziej popularnych kategorii, a następnie przeczytaliśmy je redaktorom serwisu. Co z tego wyszło? Sami zobaczcie. Płytkość i brak ciekawej fabuły. Miast tego oklepane schematy i wywaloną grafikę zostaje, która jest spoko, ale nie jest dla mnie głównym obiektem zainteresowań. Szukam w grach formy refleksji na temat egzystencji i wtopienia się w świat. Mając 400 gier ponad na Steam, ukończyłem bardzo mało, bo nie są w stanie mnie zatrzymać na dłużej niż kilka godzin przez wyżej wymieniony powód. Piotr uskarża się, że dzisiejsze gry są płytkie i brakiem ciekawej fabuły, co wydaje mi się dość dziwne, bo takie produkcje jak The Last of Us, czy Wiedźmin, czy choćby Bastion z takich małych, niezależnych produkcji, to są rzeczy, które powstały niedawno i one prezentują o wiele bogatsze i ciekawsze i bardziej złożone historie niż niejedna książka, niejeden film i na pewno większość rzeczy, które wyszły wiele, wiele lat temu. Wydaje mi się, że opinia, że gry są płytsze, wynika z tego, jak patrzymy na rynek gier. Jeżeli patrzymy na niego przez pryzmat najpopularniejszych tytułów, czyli na przykład Call of Duty, prostych gierek mobilnych, to rzeczywiście może nam się wydawać, że gry są płytsze. Ale nasz rynek jest tak duży, tak mocno się rozwinął, że muszą być po prostu tytuły skierowane do masowej widowni. Gry stały się masowe, więc zawsze będą też tytuły masowe. To samo jest w książkach czy filmach. Nie narzekamy, że książki są coraz płytsze, tylko dlatego, że jakaś prosta książka dla nastolatków nagle staje się światowym bestsellerem. I need to change fast to make it right again. I have to go back in time. Time to change time. Cięcie gry i zawartość, która powinna być dostępna w podstawowej wersji gry, a jest w przepustkach sezonowych. Świetnym przykładem jest Star Wars Battlefront. Potrafię zrozumieć frustrację cięciem gier na części w przypadku właśnie takiego Battlefielda czy Battlefronta, gdzie już w dniu premiery wiemy, że za drugie tyle, za ile kupiliśmy grę, trzeba będzie jeszcze dopłacić, żeby mieć całe doświadczenie. I rozumiem, to jest niemiłe ze strony wydawców i twórców, jest to irytujące. Ale wydaje mi się, że taka epizodyczność czy cięcie zawartości ma też swoje plusy, szczególnie jeżeli mówimy o takich przygodowych grach fabularnych typu produkcje Telltale czy Life is Strange, na przykład teraz Blues and Bullets. Wydaje mi się, że tak jak z prawdziwymi serialami, mamy seriale, na które czekamy z tygodnia na tydzień lub mamy Netflixa, gdzie wychodzi coś jednym rzutem i 80% z nas ogląda to w dniu premiery. Ale tak jak pokazało to Life is Strange, kiedy to jest tak rozłożone w czasie, gdzie po prostu co 2 miesiące ogrywamy kolejny kawałek gry, ta gra trochę dojrzewa, jakby dorasta z nami. Przykładowo mamy jakiś mocny cliffhanger, załóżmy pod koniec gry, typu załóżmy w 4. odcinku i potem mamy kilka tygodni na teorie spiskowe, spekulacje i jakby takie odetchnięcie po tym rollercoasterze emocjonalnym. Wydaje mi się, że gdyby takie właśnie mniejsze gry typu załóżmy Walking Dead wyszły naraz, były gotowe, moglibyśmy to przejść w 2-3 wieczory, czy nawet w 1 wieczór i nie zrobiłoby to na nas takiego wrażenia. Dlatego cięcie gry na mniejsze, popularne odcinki jak najbardziej tak, ale dokupywanie właściwej części gry za 2 razy tyle pieniędzy, no to już akurat na nie. Syndrom zadań rodem z MMO. Coś w stylu, słyszałem, że ratujesz nasz świat, tak? To mam dla ciebie zadanie. Idź i nazbieraj mi pietruszki, bo nie ugotuję dzisiaj zupy. I takich zadań razy 40. Ze sztucznym przedłużaniem długości gier będziemy mieli tak długo do czynienia, jak długo będzie trwał niedorzeczny wyścig wydawców oferujących nam coraz dłuższe produkcje. I to już nie tylko te sandboxowe. Kiedy jeden z nich mówi, że jego gra wystarczy na 50 godzin, następny musi pójść krok dalej i oferuje nam 70, 80, 100, 150, 200, 300. Ten wyścig musi prowadzić do tego, że treść gry będzie sztucznie rozdmuchana, że będą to powtarzalne zadania, nudzące i przesadnie wydłużające grę. Mamy wiele przykładów tego typu produkcji, czy to będzie Fallout 4, czy nawet lubiany przecież i bardzo dobry Wiedźmin III, który został rozbudowany w sposób często sztucznie. Właśnie różnego rodzaju znakami zapytania. I dopóki wydawcy nie przestawią się na
rywalizowanie jakością treści, a nie na jej ilością, dopóty podnoszony przez was argument o powtarzalności treści w różnych grach będzie niestety wiecznie pojawiał się pod kolejnymi recenzjami. I to jest też rzecz, która w grach mnie strasznie irytuje i to jest coś, co moim zdaniem zabiło ostatniego Dragon Age'a, czyli te wszystkie questy, które nie mają żadnej treści, nie służą absolutnie niczemu, nie posuwają naszego bohatera ani fabuły w żaden sposób do przodu i służą wyłącznie temu, żeby przemieścić się z jednego końca lokacji na drugą i zgromadzić jakieś tam itemki, zabić jakieś potworki. Moim zdaniem jest to zbędny zapychacz akcji i powinno być tego w grach jak najmniej. Pomijając wiele czynników, które wypisali inni, mnie denerwuje minimapa. Człowiek chodzi cały czas w nią wpatrzony i tak w zasadzie odczuwa mniejszą przyjemność z gry. W grach typu Gothic znałem bardzo dobrze lokacje i miałem mapy odtworzone w głowie. Natomiast na przykład w Wiedźminie, po przegraniu w niego setek godzin, dalej nie znam dobrze budowy Nowigradu. To jest dość ciekawe spostrzeżenie, dlatego że rzeczywiście brak minimapy w jakiś sposób polepsza wrażenia z eksploracji. Zauważyłem to szczególnie przy takich grach jak na przykład DayZ, gdzie zbieramy fragmenty mapy, a sama minimapa występuje tylko pod postacią GPS, czyli zasadniczo jest taką nagrodą endgame'ową, jak to mówią. Więc jest w tym odrobinę prawdy, przy czym minimapa po prostu stara się nam zaoszczędzić trochę czasu. Na przykład w Wiedźminie jest opcja wyłączenia minimapy, czy też wskazówek na niej pojawiających się, tylko że wielu ludzi jest leniwych w kwestii wyłączania takich rzeczy. Jeśli gra nam to oferuje, to przeważnie łykamy to takie, jakim jest, a nie bawimy się w opcjach wyłączania poszczególnych elementów. Osobiście też mam często duże problemy z minimapą. Nie lubię jej za bardzo. Wolę gry, w których mapy nie ma albo jest bardzo ograniczona, dlatego podobają mi się chociażby gry typu Metroidvania, w których musimy bardzo dobrze poznać daną lokację, często odwiedzamy te same miejsca. Dzięki temu się przywiązujemy do niej, zwiększa się nasza imersja. Zdaję sobie jednak sprawę, że są gry, w których mapa jest niezbędna, czy to zwykła, czy też minimapa. Ważne jest to, żeby twórcy ją odpowiednio wykonali, umieścili w odpowiednim miejscu. Moim zdaniem dużym błędem Diablo jest na przykład minimapa, która wyświetla się nam na całym ekranie. I oczywiście nie musimy z niej korzystać, ale jeżeli jest, to każdy gracz, który grał w Diablo, wie, że musi mieć ją włączoną, przez to często nie patrzymy zupełnie na to, na lokację, po której chodzimy, tylko jesteśmy wpatrzeni w ten prosty szkic minimapy i nie mamy czasu na podziwianie widoków, podziwianie stworów, po prostu chodzimy po prostym szkicu. A single drop. And soon became a river. Kiedyś to były czasy. Wrzucało się płytkę do napędu i się grało. Czy to na PC po instalacji, czy na konsoli. I się grało. Jak gra była zepsuta, to była zepsuta. A teraz? Pobieranie jakichś pierdół zaraz po włożeniu płyty do napędu. Wojtek dość nostalgicznie podchodzi do starych czasów. Pisze, że wystarczyło włożyć płytę do napędu i cieszyć się grą. Ale ja pamiętam to trochę inaczej. Pamiętam też duże kłopoty, jeśli chodzi o to, jak trudno było zdobyć łatki do tytułów, które nawet w wersjach pudełkowych wychodziły trochę niedopracowane. Bardzo dobrze pamiętam przykład Fallouta 2, który początkowo wyszedł z takim problemem, który uniemożliwiał skończenie gry. Po prostu wioska Arroyo nie była atakowana przez Enclave, a więc nie mogliśmy ruszyć fabuły do tego ostatniego, kluczowego momentu. Patch Day One nie jest sam w sobie jakąś złą rzeczą. W końcu dostajemy poprawkę błędów. Tylko że skala tego zjawiska, wydawanie ich do tak wielu gier, to sprawia wrażenie, że stoi za tym jakaś tajemnicza agenda, że chodzi o ograniczenie skali piractwa, że twórcom się nie chce dostarczyć dobrego produktu na płytce. Budzi to jakąś nieufność graczy i w sumie się nie dziwię. You got eyes on this, Reyes? Affirmative. Let's get in there. W grach najgorsze jest to, że są kierowane do jak największego grona odbiorców, przez co każda nowa gra staje się w pewnym stopniu grą dla dzieci. Więcej humoru, niższy poziom trudności i cukierkowa grafika to najgorsze cechy dzisiejszych gier.
I tutaj nie mogę się z tym kompletnie zgodzić. Mam wrażenie, że dzisiejsze gry nie tyle są kierowane do dzieci, co kierowane są do młodego mężczyzny w enigmatycznym wieku od 14 do 19 roku życia. A więc pewne strzelaniny, pewne typy gier stają się grami, które przypominają letnie blockbustery, letnie filmidła, które mają dawać łatwą rozrywkę i prezentować prostych, grubociosanych bohaterów. To, że grafika gry jest ładna i cukierkowa i to, że jest realistyczna, wcale nie oznacza, że jedna gra jest kierowana do dzieci, a inna gra kierowana jest do dorosłych. Wręcz często przeciwnie, i to te cukierkowe produkcje potrafią być znacznie trudniejsze i każdy, kto grał w Mario, po drugim świecie przekonał się, jak trudna potrafi być to produkcja. Obok tego na rynku mamy produkcje, które mają realistyczną grafikę, jak Call of Duty czy Battlefield, ale tak naprawdę nie podchodzą one głęboko do tematu wojny czy horrorów konfliktu zbrojnego. Raczej są wycelowane właśnie do młodszego odbiorcy, paradoksalnie, mimo tego 18+ na pudełku. Wcześniejszym zarzutem łączy się też to, że według wielu naszych czytelników dzisiejsze gry są zbyt dziecinne i jakoby ta cukierkowa oprawa graficzna i wszelkie tego typu stylistyczne zabiegi mają powodować to, że są te produkcje skierowane wyłącznie dla młodszego odbiorcy. Ale to jest z kolei stwierdzenie o tyle krzywdzące, że nawiązujące do tego samego poglądu, który stwierdza, że filmy animowane skierowane są wyłącznie dla dzieci. No, ludzie, którzy tak twierdzą, najwyraźniej nigdy nie widzieli Persepolis czy Grybowca Świetlików. Wydaje mi się, że takie, choćby takie gry jak Bastion, o którym wspominałam wcześniej, prezentują jedne z najbardziej ciekawych i przejmujących wizji świata po apokalipsie, jakie w ogóle widzieliśmy w grach, więc to zdecydowanie nie jest tak prosta sprawa. Niski poziom trudności. Dzisiejsze gry niemal same się przechodzą, a jedyny sposób, w jaki twórcy chcą nam to zrekompensować, to wodotryski graficzne. Nic dziwnego, że gry typu Souls, czy takie The Evil Within albo Catherine są uznawane za trudne, skoro gracze giną więcej niż 10 razy w przeciągu całej gry. Nazywanie gier From Software symulatorami umierania jest dla wszystkich graczy z większym stażem po prostu zabawne. W takim Evil Within na normalu może zabraknąć apteczek albo amunicji, co przecież dawniej było standardem w grach typu survival horror, bo w końcu skądś ich nazwa. Z kolei Catherine zmusiła nas do myślenia, więc co będziemy grać w taką grę? Przecież one mają same się przechodzić. Powodem, dla którego tak może się wydawać, jest po prostu zmiana branży gier, bo na przestrzeni 20-30 lat nasza branża rozwinęła się z małego hobbystycznego czegoś dla kilku fanów, którzy lubili mega wyzwania, w wielką branżę, która ma bawić miliony. I oczywistym jest, że duzi wydawcy, korporacje idą w masę, więc żeby dotrzeć do masy, muszą w jakiś sposób upraszczać gry, muszą czynić je w miarę prostymi i intuicyjnymi, po to, żeby ludzie faktycznie mogli się bawić, a nie żeby to była po prostu druga praca po pracy. Ale to też jest takie generalizowanie, bo to się głównie tyczy, moim zdaniem, gier AAA, takich dużych tytułów dla mas. Obok tego jest cała masa tytułów indie, które są na Steamie, gdzie niezależni wydawcy potrafią naprawdę zrobić wymagające, trudne gry, które może nie są targetowane do właśnie milionów, tylko do kilkudziesięciu tysięcy osób, ale w zupełności jakby spełniają oczekiwania graczy sprzed lat.